Nazywam się Mariusz Szczygielski. Jesteśmy w Płockim Zoo, gdzie razem z moimi kolegami i koleżankami po fachu pokażemy w serii krótkich filmów, na czym polega praca opiekuna zwierząt. Tak naprawdę nie każdy zdaje sobie sprawę, że zwierzętami w zoo trzeba opiekować się codziennie. Świątek, piątek czy niedziela, każdego dnia ktoś musi być na posterunku. Pilnować, karmić, dbać o czystość, czuwać nad ich bezpieczeństwem. Cześć, cześć, cześć! Dzisiejszy odcinek będzie w nieco innej formie. Jesteśmy w dziale edukacji i promocji, gdzie to wszystko się zaczęło. Kierownik tego działu prawdopodobnie siedzi u prezesa. Dlatego mogę skorzystać z miękkiego fotelika. Zoo można porównać do żywego organizmu. My, opiekunowie zwierząt, jesteśmy jak serce, jak cały układ krwionośny. Ale potrzebne są również mięśnie, kości czy inne układy. I to właśnie o nich, o pracownikach innych działów, takich jak dział edukacji, dział techniczny, dział kadr i księgowość oraz moi bezpośredni przełożeni. O nich chciałbym dziś Wam poopowiadać, ich chciałbym dziś Wam przedstawić. Zapraszam. Pretekstem do pokazania Wam kierowników będzie wniosek urlopowy, który zaraz wypełnię i pójdziemy z nim do mojego bezpośredniego przełożonego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy tu głównego kierownika hodowlanego Radka, naszego kierownika działu ssaków Michała, naszego lekarza weterynarii kochanego przez wszystkich, pana Krzysztofa. Przed zwierzętami dzień, to pan powiedział. Oraz mój kierownik Bogdan, kierownik działu akwarium i herpetarium. Bogusia, z wnioskiem o urlop. Na następny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wniosek po akceptacji kierownika muszę przedstawić prezesowi. Najpierw wniosek przedstawię Ani, naszej sekretarce. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jest tu również Magda, kierownik działu edukacji i promocji. Dzień dobry. Ani, podpiszesz mi wniosek? No ja ci nie podpiszę, ale podstępluję. Zapraszam cię do prezesa. Proszę. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, można? O, dzień dobry, witam. Proszę. Nasz prezes główny, pan Krzysztof Kelman. Ja z wnioseczkiem o urlop. O, Mariusz, na urlop idziesz. Mam nadzieję, że będziesz tęsknił za pracą. Ja zawsze tęsknię. Bardzo się cieszę. W związku z tym, czy jest szansa na jakąś podwyżkę może? Znaczy podwyżkę wymagań za. Ja wiem. Dziękuję bardzo. Od nas dużo się wymaga, ale warto. Po akceptacji wniosku przez prezesa zanosimy go do działu kadr. Dzień dobry. O, jak tu wesoło. Widzę Madzie z króliczkiem Mańkiem, zwanym Bandziorem. Madzia jest naszą księgową. Ania, nasza księgowa, ze szczurkiem Zoją. I nasza główna księgowa, pani Kamila. Dzień dobry, ja z wnioskiem o urlop. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Teraz udamy się na magazyn, muszę zgłosić deskę do naprawy z dżungli. Panie Sławku, ale mi trafiło idealnie. Pan Sławek, nasz kierowca kochany. Tam. Czy jedzie pan może na magazyn? Tak, jadę. Fantastycznie, mogę się z panem zabrać? Oczywiście. Super. Zapraszam. Chodźcie, zobaczycie nasz cudowny samochód. Pięknie przyzdobiony z obu stron.
Bardzo dziękuję, panie Sławku. Teraz pójdziemy do Michała poprosić go o naprawienie deski. Cześć Michał, mogę cię prosić na chwilę? Cześć, na pewno. Cześć, cześć. To jest Michał, nasz stolarz. A dzień dobry. Michał, chciałem cię zgłosić w dżungli, na tym mostku jest jedna deska popsuta do naprawy. Dobra? No dobrze, i to dzisiaj chcesz zrobić? Jeśli by dało radę za godzinkę, tak jakoś mniej więcej. No dobrze, to pójdziemy na górę, zgłosimy. Dobra, dobra, okej. Idziemy teraz do biura pań z administracji. Jest to dział administracji i zamówień publicznych oraz kierowniczka działu technicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy panią Marlenę, kierowniczkę działu technicznego. To właśnie pani Marlenie zgłasza się wszelkie usterki typu wspomniana deska w dżungli. Witam. Dalej mamy panią Anię, kierowniczkę działu administracji i zamówień publicznych. Dzień dobry. I jeszcze przedstawię przy okazji innych pracowników działu administracji i zamówień publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mariola. Dzień dobry. Oraz pani Ania. Dzień dobry. Ania to bardzo popularne imię w naszym zakładzie. Co chwilę gdzieś jest jakaś Ania. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Widzę dużą grupę, mam nadzieję, że jest tu ktoś z edukacji, ponieważ potrzebuje pani Kasi. Jest. Tereska, mogę cię na chwilkę prosić? Cześć. Mamy naszą Zoę edukatorkę, Tereskę. Tereska, nie wiesz, gdzie jest Kasia? Wiesz co, powinna być chyba w pawilonie Tamaryn Marmozet. Super, idę sprawdzić. Dobra. Dziękuję. Pa. Widzę Arka, naszego magazyniera, więc zapytam go przy okazji, czy są już żarówki. Cześć, Aruś. Cześć, Aruś. Już coś chcę ode mnie. Czy przyszły może żarówki na magazyn, co miały być? Są. Czyli mogę poprosić Bogdana o RW? Nie. Towar jest po to kupowany na magazyn, żeby był dostępny. Tylko i wyłącznie dostępny, a nie żebyś go pobierał. Okej. Okay. Zielony kwitek i zapraszam na magazyn. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tu mamy naszą drugą zooedukatorkę, panią Olę. Cześć, Ola. Cześć. Pokażesz się na chwilę nam? Idziemy do Kasi, bo podobno idziemy jest na pawilonie. Kasi. A wy też idziecie? My też idziemy. Dobrze, to idźcie przodem. Plotki głoszą, że pani Kasia jest w tym pawilonie. Udało się, jest pani Kasia. Cześć, Kasiu. Kasia, nasza plastyczka, nasza graficzka komputerowa, graficzka wizualna, ręczna, po prostu robi wszystko, co jest najbardziej potrzebne. Ja tylko w takiej drobnej sprawie tak naprawdę. Ja mam tylko etykietkę, która się odkleiła i chciałbym zgłosić, żeby mogła... W skarpetarium, tak, na anakondach. Odkleiła się i odpada. Nie tak, ma problemu. W wolnej chwili, jakby pani mogła. Tylko oczywiście, oczywiście. Super, bardzo dziękuję. Do widzenia. Korzystając z okazji, że jesteśmy tak blisko kasy, zapytam o coś naszej kasjerki. Dzień dobry. Siedzi za szybką pani Jola, ukrywa się przed nami, a tak naprawdę jej głównym obowiązkiem jest przyjmowanie pieniędzy za bilety. To dzięki tym biletom tak naprawdę zoo może funkcjonować, ponieważ zarobki z biletów są głównym źródłem utrzymania ogrodu zoologicznego. Pani Jolu, ja mam takie pytanie, niezależnie od biletów, czy grupa przedszkolna, która miała pójść na zajęcia, już przyszła? Super, dziękuję bardzo, do widzenia. Udało się, zdobyłem najcenniejsza rzecz w tym zoo, na naszym dziale, żarówka. Zaraz dam naszemu Darkowi, elektrykowi. On już się nią zajmie odpowiednio. Dziękuję. To jest właśnie nasz Darek. Będzie dbał o to, żeby nasze żółwiki miały ciepło. Dzięki, Darek. Sala edukacyjna, gdzie właśnie odbywają się zajęcia grupy przedszkolnej, o którą pytałem panią Jolę. Prowadzi zajęcia Iza. Przeszkodzimy jej na chwilkę. Dzień dobry. Przepraszam na chwilkę.
tu właśnie jest Iza, trzyma węża. Iza, a może przynieść większego węża? Poproszę. Nie będziecie się bać? Nie! Super, to za parę minut będę. Nie, tak, głowa będzie daleko. Jak obiecałem, jest duży wąż. Także śmiało, kto chce pogłaskać. Po ogonku możecie pogłaskać, jest to poatrusiciel. Super. To chodź jabłuczne, chodź, jabłuczne. Waży około 15 kg. Po kolei. Dobra, Zuzia wraca. No możesz iść. Odważy. Usiądźcie na swoje miejsce. Bardzo mi co? Fajny? Który fajniejszy? Tam ten. Ten. Dobrze, fajnie. Temu pewnie teraz będzie przykro. Dobrze. Tak jak wam mówiłam, one nic nie słyszą. Możemy oni powiedzieć, co chcę. W naszym zoo jest zatrudnionych ponad 80 osób, z czego zaledwie połowę stanowią opiekunowie zwierząt. Dziś mieliście okazję poznać pracowników innych działów. Mam nadzieję, że nasze zoo przypadło wam do gustu. Będziecie nas odwiedzać, subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.